że czyste barwy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że mało kto słyszał o tym, żeby impresjoniści rysowali. Impresjoniści nie rysowali. A dlaczego nie rysowali? Dlatego, że zwykle nie przechodzili treningu akademickiego. Nie studiowali ani w akademii, ani w pracowniach akademickich mistrzów. W związku z tym nie mieli tego treningu w rysowaniu, który sprawiał, że od XVI wieku w praktyce i w teorii europejskiej rysunek był podstawą wszelkich sztuk plastycznych i łącznie z architekturą. Natomiast w przypadku Renoira mamy do czynienia z wyjątkiem w regule impresjonistycznej, dlatego że Renoir był znakomitym rysownikiem. I to, że pokazujemy Państwu dzisiaj w szczególności tą sanguinę Renoira, czyli rysunek wykonany czerwoną kredką na białym papierze, czy wykonaną według pewnego pastelu Renoira powtórzenie litograficzne, czy wreszcie znajdujący się w stałej ekspozycji szkic olejny, dobrze pokazuje jego twórczość. Nie mamy się co wstydzić i uważać, że pokazujemy Państwu rzecz przypadkową, bo to jest kwintesencja twórczości Renoira, co nie znaczy, że nie był on fantastycznym malarzem, przede wszystkim malarzem.